Marcie. O Zbigniewie Truszkowskim. Ma 87 lat. Teraz jest w szpitalu. 3 tygodnie temu umierał na chorobę śmiertelną. 90% komórek nowotworowych w szpiku kostnym. Ożywiałam w imieniu Jezusa Chrystusa tatę. W międzyczasie dzwoniłam do pastora Artura. Był dostępny. Pomagał mi w tym. Wyzwałam pogotowie. Pogotowie nie chciało ratować, bo miał parametry śmiertelne. Ja podeszłam, podawałam mu proroczo wodę i mówię, pij w imieniu Jezusa Chrystusa. Był święty, jego ożywił. Ocknął się. W karetce powiedzieli mu, że był na odlocie, że powinien już 3 tygodnie nie żyć. Wiecie co? On tutaj się nawrócił, na tym spotkaniu. Tutaj, na spotkaniu tutaj. Pastor się modlił z nim i on był człowiekiem, który miał twarde serce. Ja się modliłam wiele lat o jego nawróceniu. I on się tutaj nawrócił. I on mi tak powiedział. Agnieszka, ja mogę polegać tak na tobie, na Zbyszku i na twoim pastorze, bo ja umierałem, a on się modlił. Jednak jest moc w tym kościele, że wzbudzamy z umarłych, że on żyje. On ma 87 lat, ludzie. Powiedział tak, że, i to uwalniam proroczo, powiedział tak, że Jezus będzie jeszcze więcej chwały czynił przez ten Kościół. Ludzie, jeszcze będzie więcej chwały przez ten Kościół. Jezus Chrystus dla swojej chwały, dla swojej chwały. On jest teraz w szpitalu. Wczoraj byłam u niego, zaniosłam tam pewne rzeczy. Powiedziałam, tata, rana miesięcami jesteś uzdrowiony. On nie wie, co się z nim dzieje. Nie zna diagnozy czerwcowej. Wpuścili mnie na górę do lekarza prowadzącego. Odpowiedziami na wszystkie pytania. Poprosiłam, żeby były zrobione badania kontrolne, żeby leczenie było stosownie do jego predyspozycji, wieku. Powiedziałam, że proszę nie mówić jemu o tych wynikach, bo jest delikatny, że jest też panikarzem. I ta lekarz mnie zrozumiała. Co powiedział o kościele, powiem. A, co powiedział? Że to jest jego miejsce i co? Tak, on tutaj przychodził. Ludzie, i on się wzruszał, jak tu przychodzi, powiedział, jest zachwycony Kościołem mocy, jest zachwycony, rozumiecie? Tam, gdzie on jest, nie ma jeszcze Kościoła, więc, ale będzie, bo tak, już tam modlitwa była i jedzie Rafał Grodzki i będzie tam Kościół. Bo byłam tam i też modliłam się z ludźmi o przyjęcia Jezusa, o uzdrowienia. Aneta Kisiel, proszę tutaj do mnie przyjść teraz. Powiedz, co Bóg zrobił dla twojej siostry Eweliny. Uratował jej życie, ludzie. Co zrobił Bóg? Umierała. Co było? Powiedz, Aneta, powiedz. Moja siostra. Półtora miesiąca temu miała wyciętego opóźniaka. Na co dzień mieszka w DPS-ie. To jest dom pomocy społecznej. Ma upośledzenie umysłowe. I zabierałyśmy ją z siostrą. W takim stanie naćpana lekami. To mu prawo głowę pokazał, że to był nerw wzroku opleciony tym wózem. I wiem, że były osoby, które się modliły o Ewelinę. Po tej operacji miała tak zwane powikłania, płyn rdzeniowy, ciekli z nosa. A my się modliłyśmy, żeby nie było drugiej operacji. A
Tak, i ja poszłam, położyłam z mężem ręce. Agnieszka położyła ręce, pojechali do niej. I moje przeżycie jest takie, że wy pojechaliście chyba jakoś tak w niedzielę, tak. A ja jeszcze... Po reanimacji. A ja następnego... A ja byłam taka słaba, a Bóg do mnie, Bóg Boża się objawiał przez twoją słabość. Idź i mów się o nią. A ja jeszcze chyba w niedzielę, czy już w poniedziałek dowiedziałam się, że druga operacja będzie zaraz szybko. I pomyślałam sobie w tamtym momencie, na chwilę odsunęłam wszystko i pomyślałam sobie, że teraz mogę się uchwycić już tylko Boga. I tak sobie pomyślałam chyba we wtorek i nie wiedziałam, że już w środę było wszystko dobrze. Teraz się okazało, że tam wszystko się uszczelniło. Ja wiem, że to jest modlitwa. W środę były badania, tak? Tak. Wszystko, czyli po prostu święty uzdrowił. I ostatni czas spędziłam opiekując się moją siostrą. Myłam ją, robiłam jej śniadania, obiady zmywałam. Czesałam włosy, opatrunki zmieniałam. I poczuła się bardzo źle. Blada, nie wiedziałam, o co chodzi, czy to jest, coś się nadal dzieje. Zadzwoniłam do Agnieszki, Agnieszka się modliła. Pojechałyśmy do szpitala, 7 godzin tam spędziłam. I z badania wyszło, że wszystko jest okej. Dzisiaj mi Agnieszka powiedziała, że to był duch śmierci. Bo sobie myślałam, skoro jest okej, to co to jest? Ale ja wiedziałam, że to święte ręce, że Zbyszek i Agnieszka o niej położyli. I ja chcę oddać Bogu chwałę. My oddajemy Bogu chwałę za mojego tatę, kochani, cudowni. On leży i jeszcze bardzo proszę, dalej się módlmy o niego, bo on ma strasznie wielki szacunek do tego kościoła. Ani razu nie pomyślał się o tym kościele, nie powiedział. Jest zachwycony pastorami. On jest dla mnie świadectwem po prostu. Naprawdę znalazł się w trudnej sytuacji, ale wierzę, że po prostu to jest na chwałę Bożą i oddaj za to chwałę, że on żyje. I już to jest świadectwo, że ma szacunek do tego kościoła i powiedział, że Jezus chce jeszcze więcej chwały objawić przez ten kościół. Ja jeszcze bym mogła mówić więcej świadectw, co w ostatnich miesiącach się działy. Powiem jedno jeszcze, może poproszę. Przyszła do mnie koleżanka w czerwcu, nauczycielka, ma chłopaka, ma na imię Piotrek i też miała wycielanego guza, no umiera po prostu. No i ja trwałam w modlitwie za Piotrka. I Piotrek żyje. Piotrek już chodzi do poradni i tylko jakiś lek tam tylko bierze, a ona załamana przez Messengera do mnie pisała i ja ją wspierałam, bo 2 dni nie spała, nie jadła i oddaję za to chwałę, że Piotrek żyje, że jeszcze pójdziemy, położymy ręce i będzie całkowicie zdrowy, bo ja jej napisałam, a to są ludzie niewierzący. Ja pisałam jej, że ja się modlę i czyli Bóg działa, uwalnia od śmierci. Dlatego podnosimy się, kochani, bo tutaj większa chwała, większa miłość, ja to prorokuję teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, że Duch Święty uwalnia na nas większą miłość i będziemy cuda robić w mocy tej miłości, kochani. To się już dzieje, to już się dzieje.